Jesteśmy dziś na premierze Dom Gucci. W filmie tym w roli głównej zobaczymy wspaniałą, niesamowitą Lady Gagę. A jak było? Jak wyglądały gwiazdy? Czy było modowo? Czy były te smaczki? Zaraz się przekonamy. Zapraszam serdecznie na naszą magiczną, modową relację. My dzisiaj podglądamy stylizację i cieszymy oko tymi pięknymi dodatkami. Chciałam podpytać o twoją torebkę i kolczyki, które są niesamowite. No i wiesz co, no i to są właśnie takie cudowne atrybuty, w które warto zainwestować, dlatego że można je nosić 1000 razy do różnych stylizacji, a szczególnie na taką okazję jak teraz, kiedy jesteśmy w kinie, w związku z tym no nie do końca jest to balań, bardzo wieczorowe wyjście, no ale jednak jest to premiera. A tymi klipsami i taką torebką, trochę bombką dyskotekową, właśnie zmieniamy totalnie look, właśnie tak w jedną sekundę. Uwielbiam tego typu akcesoria. To jest nowa torebka Valentino. Niestety nie miałam żadnej pięknej vintage torebki Gucci. No właśnie, bo chciałabym Gucci zabrać w momencie, no chociażby, żeby oddać szacunek dla tak wspaniałej jednak firmy. Czego się dzisiaj spodziewacie po tym filmie? No i ja się spodziewam szału i obłędu. Będą zakupy później? Słuchaj, ja jestem najbardziej ciekawa jednej rzeczy, a mianowicie najsłynniejszym cytatem z tego filmu, który obiegł cały świat i cały internet, było to, jak Patrycja Gucci, czyli Lady Gaga, mówi, że nie jest za bardzo zasadniczą osobą, ale jest fair. W związku z tym, jeżeli planowanie morderstwa swojego męża jest fair, to ja chcę zobaczyć dlaczego. Dawid, czy w twojej szafie znajdziemy coś od Gucci'ego? Znajdziemy, ale ja mam takie bardziej mniej casualowe rzeczy, bo jeżeli kupuję Gucci'ego, to kupuję go dlatego, że ma przepych, że ma w sobie ekstrawagancję. No miałem cię nawet założyć kilka rzeczy, mam przy sobie mega ekstrawagancką rzecz, ale troszkę się wstydziłem ją założyć, bo to jest taka kryształowa maska cała na głowę, ale dzisiaj zobaczyłem, że jest bardzo casualowo, więc wycofałem się w ostatniej chwili. No mam dużo rzeczy w sumie Gucci'ego, natomiast no, one są w mojej szafie akurat bardzo spektakularne, więc dzisiaj postanowiłem, że postawię na stonowaną czerń. Ciekawa ozdoba na szyi, która nam się od razu w oczy rzuciła. Co to jest pięknego? No to jest Gucci. To jest Gucci, jak to mówią. Więc trochę zaszalałem. No i mamy to. Iza, ty bardzo lubisz luksusowe marki. A my jesteśmy bardzo ciekawi, co masz w szafie z takich twoich największych trofeów modowych. Może jakaś torebka luksusowa, może buty, może biżuteria? Wydaje mi się, że w tej chwili całkiem fajną rzeczą może być marynarka od Chanel, którą mam z ostatniej kolekcji, którą robił Karl. Wydaje mi się, że to może być prawdziwe trofeum. A coś od Gucci'ego? No tak. Coś tam by się znalazło, jakiś pasek, może perfumy? Tak, różne rzeczy mam od Gucci, dużo mam od nich jakichś takich sportowych rzeczy, bluz, ale też mam fajne płaszcze, fajne paski, no troszeczkę tego jest. My dzisiaj oglądamy, jak gwiazdy się wystylizowały, przepiękne buty i torebka, ale szukam biżuterii, chyba jej dzisiaj zabrakło. O kurczę, tylko widzisz obrączka i pierścionek zaręczynowy, ale ja w ogóle lecę prosto ze zdjęć, bo tylko co wróciłam i dzisiaj od razu byłam w pracy i właśnie nagrywaliśmy kolejny odcinek programu o sukniach ślubnych i tutaj, wiesz, tylko zmieniłam sukienkę i przybiegłam, więc faktycznie o te wszystkie detale nie dałam rady. Ale najważniejsza biżuteria jest na palcu. No tak, z nią się nie rozstaje. Małgosiu, cudownie wyglądasz. Chciałam się zapytać. Dziękuję. O dodatki, bo na twojej głowie jest prawdziwa korona.
Moja kochana, dodatek jest od fryzjerki, która, mojej kochanej Kini, która dała mi tę opaskę na Voice of Poland i mi się tak spodobała, że sobie myślałam, aha, idę na tę premierę, ona będzie pasowała. Więc cała stylizacja była dobrana w sumie pod pasek i pod koronę, żeby się dopasować do filmu. Małgosiu, czy ty się sama ubierasz, czy korzystasz z porad profesjonalistów? W telewizji zawsze z porad. Jeżeli chodzę sama gdziekolwiek, no to wtedy już się ubieram, dobieram i już się tego wreszcie nauczyłam, bo czasami miałam takie wpadki, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że na przykład jak założę coś skórzanego, to to będzie wyglądało wręcz jak lateks i będę wyglądała fatalnie, więc już się trochę tego nauczyłam. A masz jakąś biżuterię, którą kochasz, z którą się nie rozstajesz? Nie mam biżuterii, z którą się nie rozstaję, ale wierzę w to, że biżuteria przynosi szczęście bądź nieszczęście. I mam tak, że jak założę jakiś pierścionek, który jest dla mnie pechowy, to naprawdę ten dzień będzie pechowy. I odwrotnie, też mam takie szczęśliwe. Ten jest na przykład szczęśliwym pierścionkiem. Chyba od mężczyzny życia coś mi się wydaje. Ten właśnie nie, ten jest po mamie. I dlatego taki sentymentalny, a właściwie znalazłam go w domu i nikt się do niego nie przyznawał, ale to musi być mojej mamy. Karolinka, wyjątkowo elegancko dzisiaj wyglądacie i mnie to bardzo zachwyca, bo ja kocham, jak na premierę przechodzimy ubrani jednak wyjątkowo. Podpytam, od kogo jest ta przepiękna sukienka? Wiesz co, to jest akurat polski projektant Jenny Lu i przyznam szczerze, że tam są naprawdę piękne i eleganckie kreacje. Dzisiaj no, jest to House of Gucci, więc postanowiłam, że właśnie w takim stylu przyjdziemy wraz z Rogerem ubrani. No myślę, że chyba jest okej. Czy ty miałaś okazję kiedyś pracować może dla Gucci'ego? Niestety nie, ale może kiedyś w przyszłości oczywiście zobaczymy. A jakieś takie najbardziej ciekawe kreacje, które miałaś na sobie z tych takich największych półek? Wiesz co, ciekawe kreacje? Ojej, no to trzeba wrócić na Instagrama, zobaczyć, przesiadkować, tak naprawdę nie chodzi mi o te duże marki, o te największe, bo my jesteśmy wszyscy tacy, ekscytujemy się bardzo tą modą, tą modą właśnie z tej najwyższej półki i podpytujemy dzisiaj o to, czy w szafach waszych może są takie właśnie wspaniałe kreacje, być może torebki, dodatki? Jest tego całkiem sporo. Nie, wiesz co, ja się wypowiem w taki sposób, że wiesz co, ja też na co dzień noszę oczywiście sieciówki, natomiast uważam, że największą, w ogóle największym dodatkiem, największą taką wisienką na torcie są dodatki, czyli na przykład pasek, buty, czapka, kolczyki i myślę, że na takich akcesoriach należy się skupiać torebka. W modzie. Torebka, oczywiście, ja jestem akurat butomaniakiem, mam najwięcej butów w szafie no, i torebek też, ale wiadomo, że uważam, że na co dzień właśnie takie rzeczy należy mieć w szafie, które po prostu gdzieś tam można dołączać, bo moda cały czas się zmienia. Bawisz się modą na co dzień, czy bardziej jest to moda od święta u ciebie? U mnie moda jest codziennie, od zawsze, od dziecka, po prostu mnie to interesowało. Uwielbiam się kobieco ubierać, nie boję się odważnych też kreacji. Lubię się ubierać sexy, lubię też podkreślać swoje kształty, czy są czasami większe, czy mniejsze, nie mam z tym problemu. Jakoś tak myślę, że kobieta, kiedy jest pewna siebie, stara się być pewna siebie, niech się ubiera tak, żeby też było widać i to ubranie, i jej kobiecość, i jej kształty. A biżuteria daje ci odwagę? Lubisz biżuterię? Bardzo lubię biżuterię. Zawsze w zasadzie mam na sobie obrączkę, pierścionek, kolczyki. Czasami naszyjniki w zależności właśnie jak jest dekolt. Dzisiaj mam na sobie też taki pierścień od teściowej, co jest vintage i pewnie rodowy jakiś kamień. Na szczęście taka jakby podkowa nawet była tak, w nim, piękne. Na szczęście podkowa i też pomyślałam, że to jest w stylu Gucci dzisiaj, więc dużo mam dzisiaj, no, bo Gucci to jest dużo i na bogato, więc postarałam się, żeby ta biżuteria była widoczna, a na uszach mam kolczyki Swarovskiego, które są już takie troszkę bardziej skromne, ale jednak się fajnie błyszczą, uzupełniają z gorsetem. Wysłałaś już list do Świętego Mikołaja, jest tam może biżuteria na w tym liście? Bardzo bym chciała dostać coś od Świętego Mikołaja. Byłam grzeczna w tym roku, więc mam nadzieję, że mnie wysłucha. Mój mąż też uwielbia, że tak powiem, biżuterię, więc mam nadzieję, że zobaczy ten wywiad i tak się domyśli, żeby coś nowego mi zakupić, bo faktycznie akurat to w tej branży, czyli branży, gdzie wychodzimy dużo, chodzimy na ścianki, na zdjęcia, jesteśmy na scenie, to nas to sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej pewni siebie, dobrze się w tym czujemy i używamy tego, więc to jest zawsze dobry prezent dla aktorki, modelki, dziennikarki, biżuteria. Zachęcamy panów i panie i Świętego Mikołaja, żeby jak najbardziej wybierać taki typ prezentu.
My dzisiaj wyjątkową uwagę przywiązujemy do biżuterii, no i na twojej szyi jest coś niesamowitego, to chyba jakiś magiczny amulet? Tak, tak, nie pamiętam dokładnie niestety, co to za kamień, ale natomiast ma mnie on chronić przed wszystkim, co złe i ogólnie właśnie te złe rzeczy odsyłać i no, żeby wszystko było okej. Okay. Troszkę wierzę w takie rzeczy, więc na razie mam go kilka dni, ale ogólnie też pięknie wygląda. A na palcu też coś jest ciekawego. A też, ale to też taka biżuteria ozdobna, nic znaczącego. Lubisz modę z sieciówek, czy sięgasz po tą z najwyższej półki? I tą lubię. Jeśli chodzi o tą najwyższą półkę, to bardziej stawiam na dodatki, bo są to dla mnie takie rzeczy na lata. Torebki przede wszystkim i buty. To uwielbiam, jeśli chodzi o jakieś właśnie droższe marki. Natomiast... No torebeczka widzę, taka jest tak. Z tych bardziej luksusowych dziś. To jedna w ogóle z moich ulubionych. Chodzę w niej cały czas. Jest taka malutka. Ogólnie kocham małe torebki, ale potem nie ma co do nich włożyć. Natomiast o wiele bardziej lubię właśnie takie malutkie niż większe. Więc tak. Dom Gucci. Film zainspirowany prawdziwym skandalem. Morderstwo, olbrzymie pieniądze i moda. Ta najwyższa przez duże W. Moi drodzy, obserwujcie nas, jesteśmy dla was. Subskrybujcie nas, paluszki w górę, komentujcie. Może macie jakiś pomysł na ciekawy event, na którym powinniśmy się znaleźć właśnie z Berylem. Oglądajcie nas. Wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy.